No, to nie będzie zwykły mecz. Przejeżdżamy teraz przez Żelazową Wolę. Co jest w Żelazowej Woli? Dom urodzenia Fryderyka Chopina. No właśnie, a my jedziemy na mecz, który odbywa się kilometr stąd. I kto zagra? Chopin! Chopin Chodaków? Chopin Sanniki. A, ty? Chopin z Sanniki przyjeżdża do Chodakowa na mecz z miejscową Bzurą. To a? Będzie siódma liga. Chopin powraca w miejsce, gdzie się urodził, no. Czyli dla klasy. Tydzień temu był pierwszy mecz Bzury Chodaków po reaktywacji. Przyszło na niego 500 osób. Dzisiaj jest chyba nieco mniej. No, Chopin przyciąga mniejszą publiczność w tych czasach. No i poszli. Spóźniłem się z gwizdkiem. O, no. Karne. Proszę państwa, rzut karny. Nie zdążyliśmy jeszcze usiąść na trybunach. 1-0. Już 1-0, bo tu rzut karny się zrobił. O Chopinie to powinien się wypowiadać pan prezes. A, pan prezes. Ale niestety dzisiaj go nie ma, więc o Chopinie będziesz wypowiadał się ty. A, Chopin, no co? Moja ulubiona wódeczka. A o tym, skąd wywodzi się nazwa Chopina Sanników. Podejdź tam i podejdź! To bardzo ładnie wyjaśnił pan ambasador w jednym z filmików na kanale Lucy Zapał. Lecimy. Skąd się wziął zespół Sanniki Chopin? Gdyż nasz największy kompozytor, Fryderyk Chopin, jadąc do Padwy na studia w XVI wieku, skuił tam pióro. I ono leży w studni, która jest w Sannikach. Dlatego jest Chopin Sanniki. No co, nie popisał się tata, nie? Nie, odleciał trochę. Panu ambasadorowi nieco pomyliły się zespoły, bo to była historia Kopernika Kiernozia, ale brawa za chęci. O kurwa! Czerwona kartka! Czyli czerwona kartka tam była, tak? Dla no tak. Czyli Chopin w 10. No. O. Czyli dzisiaj wódka z czerwoną kartką, a nie Chopin. O. No. No. No i pierwsza połowa za nami. W przerwie posłuchamy hymnu Bzury. Zaczynamy drugą połowę meczu. O! O! Ja pierdolę! Ale się porobiło. Chopin z brameczką. No, 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 no. Chopin to jednak potrafi zagrać czasem. Ja już tutaj myślałem marsz pogrzebowy, a tu... Polonez. 2-1 dla Bzury. A ja dostałem właśnie informację, byłem nieświadomy, że Chopin z Sanniki nie pisze się przez CH, tylko przez 3. Tak. No ja byłem pewien, że przez CH. Sanniki, Malowicza, wieś, nawet Chopin piszemy przez S. O! Sek Chopin. Ja pamiętam, że był kiedyś taki zespół muzyczny właśnie. Sek Chopin się nazywał. Tak? I był Sek Chopin się pisało. Patrz, masz tu 11. Spalony. Strzelił Adrian Tomczyk. Dobry obiad będzie miał dzisiaj. Wielka chwila. Kolejny kartofiskowy ekspert zadebiutuje z fraszką. Co, fraszką? Jaką fraszką, człowieku? Nie wiem, co to jest fraszka. Pan prezes pisze fraszki. Pan prezes niepowtarzalny, niepodrabialny. O kurwa! Zaraz zadzwonimy do prezesa chyba, no. Wiesz co, ja jestem na meczu i potrzebujemy fraszkę. Nie możemy wymyślić żadnej fraszki, więc dzwonimy na pogotowie fraszkowe. No i z tej okazji od razu padła bramka. No jest w ogóle teraz, ile się zrobiło? 5-1? Czekaj, pogotowie fraszkowe dzwoni. Już masz fraszkę? Dziś już trudno nie spotykać pasa łyka, co nie widział gry Chopina w Sannikach. Chopin co sezon gra tam najlepsze swe utwory. Dla kogo? Dla dzików i kibicowskiej sfory. Dziękujemy bardzo. Fraszka na telefon to jest jednak bardzo dobre rozwiązanie. Do tej pory spotkałem się tylko z flaszką na telefon. Ale... No tak, gwoli ścisłości, to ten mecz został rozegrany we wrześniu 2018 roku. To jedna sprawa na koniec, a druga to oczywiście reklamy. Jak ktoś lubi czytać reklamy,
to zapraszam do opisu filmiku i do komentarzy pod nim. A jestem przekonany, że mnóstwo osób uwielbia czytać reklamy. Przepraszam, mała errata do fraszki, bo to nie chodziło o pasa łyka, a o basa łyka. Nawet nie potrafię fraszki powtórzyć. Jest to żartobliwe określenie małego, niesfornego dziecka, dawniej urwisa Nisponia.